Ponad 120 lat trwały zmagania i nieustanna modlitwa narodu polskiego o zmartwychwstanie ojczyzny. Ponieważ trąd niewoli był bardzo uciążliwy i bolesny, nasi przodkowie na podobieństwo bohaterów z dzisiejszej Ewangelii często w świątyniach wołali: Jezu, ulituj się nad nami. Wbrew zakazom zaborców śpiewali: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Podejmowali też walkę zbrojną. Wybuchały kolejne powstania. Nasilał się terror, konfiskaty majątku i karne deportacje. Trwała walka z religią katolicką, językiem i kulturą polską. Ale naród się nie poddawał. Na długo przed odzyskaniem niepodległości książę Adam Czartoryski, wytrawny polityk i dyplomata, powiedział: Polska może być ocaloną tylko przez dwa razem działające środki. Wewnątrz, przez własny duch i siłę, to jest przez gotowość niezawodną do powszechnego powstania. Zewnątrz, przez szczęśliwe okoliczności. Obie te przyczyny spotkać się muszą na jej wskrzeszenie. W 1918 roku pojawił się wyjątkowo korzystny zbieg okoliczności. Udział w I wojnie światowej wyraźnie osłabił siły trzech zaborców. Nadarzyła się więc doskonała okazja, aby wybić się na niepodległość. Do zwycięstwa i odrodzenia polskiego państwa poprowadził znakomity strateg Józef Piłsudski, który jako komendant stanął na czele Legionów Polskich. Wspierało go w tym dziele wielu wybitnych rodaków. Wspomnę tylko dwóch znanych w świecie dyplomatów: Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego. To oni przypominali o prawach narodu polskiego do własnego państwa na forum międzynarodowym. Oni też w imieniu Rzeczpospolitej 28 czerwca 1919 roku podpisali traktat wersalski przywracający formalnie Polskę na mapę Europy. Należy jednak podkreślić, że Polacy przygotowywali się długo i starannie na dzień zmartwychwstania swojej ojczyzny. W okresie niewoli podtrzymywano marzenia o niepodległej i suwerennej ojczyźnie. Powstania, choć przegrane, umacniały naród w przekonaniu, że wolność krzyżami się mierzy. Owszem, przybywało krzyży na powstańczych mogiłach, ale to one przypominały kolejnym pokoleniom, że przelana krew i ofiarowane życie ostatecznie przyniosą dar upragnionej wolności. Zesłani na Sybir za udział w narodowym zrywie, po powrocie w rodzinne strony cieszyli się opinią męczenników za sprawę wolności. Nieustannie trwała walka o zachowanie ducha polskości oraz moralne i duchowe odrodzenie narodu. Największy wkład w to dzieło wniosły silne Bogiem polskie rodziny. Matki uczyły pacierza swoje dzieci w ojczystym języku oraz kształtowały serca i charaktery tych, którzy mieli być przyszłością odrodzonej Rzeczypospolitej. Ojcowie opowiadali o chwale polskiego oręża i przekazywali narodowe tradycje. Sojusznikiem rodzin, kształtowaniu prawych sumień i wychowaniu patriotycznym był Kościół katolicki.
Księża i zakonnicy nawoływali do pracy u podstaw, do pracy nad kształtowaniem serc i umysłów. Często mówili: najpierw wolność wewnętrzna, wolność od narodowych waśni, prywaty, grzechu lenistwa i pychy, a dopiero potem wolne państwo. Uświadamiali Polakom, że na wiosnę wolności trzeba najpierw przygotować elity, nauczycieli, dyplomatów, inżynierów, aby gdy ona nadejdzie, można ją było dobrze zagospodarować. Proces wychowania patriotycznego wspierały także organizacje młodzieżowe. W 1910 roku we Lwowie powstał Związek Strzelecki, paramilitarna organizacja społeczno-wychowawcza, która stała się podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich. W tym samym roku za sprawą Andrzeja i Olgi Małkowskich zrodziło się Polskie Harcerstwo, które także kładło akcent na wychowanie patriotyczne. Na owoce nie trzeba było długo czekać. Młodzi ze Strzelca i harcerze zdali egzamin w walce o wolność. Bracia i siostry, jeden z bohaterów dzisiejszej Ewangelii nie tylko dostrzegł dar cudownego uzdrowienia, ale także i dawcę daru. Dlatego zawrócił, aby podziękować Jezusowi. Czynimy dziś podobnie. W dniu Narodowego Święta Niepodległości wdzięczność przyprowadziła nas do Chrystusowego ołtarza. Dziękujemy za dar wolności, ale i za tych, którzy podejmowali starania, aby spełniło się marzenie wielu pokoleń Polaków. Nade wszystko dziękujemy za wspaniałe polskie rodziny, które były pierwszą szkołą umiłowania Boga i Ojczyzny, za żołnierzy i powstańców, wybitnych nauczycieli i wychowawców młodego pokolenia oraz duchownych, którzy przypominali, że warunkiem wolności zewnętrznej jest wolność wewnętrzna. Trwając na modlitwie, nie chcemy jednak ograniczyć się tylko do wspomnień. Pragniemy czerpać z mądrości i doświadczenia minionych pokoleń, aby jeszcze lepiej budować nasze dziś i jutro. Pośród wielu zadań, myśląc o przyszłości naszej ojczyzny, najważniejsza jest troska o rodziny i wychowanie młodego pokolenia. Papież Franciszek wielokrotnie przypominał, że fundamentem każdego społeczeństwa jest małżeństwo. Związek mężczyzny i kobiety zbudowany na jedności oraz rodzina. Należy uczynić wszystko, aby stworzyć kulturę szacunku dla pielęgnowania trwałości małżeństw i rodzin. W rodzinie bowiem człowiek przychodzi na świat, rozwija swoje talenty, uczy się miłości Boga i Ojczyzny. W domu rodzinnym dzieci i młodzież dojrzewają w odpowiedzialności za siebie i za innych, nabywają zdolności do poświęcenia i ofiary na rzecz dobra wspólnego. W dziele wychowania młodego pokolenia niezwykle ważną rolę pełni szkoła. Ona powinna przekazywać nie tylko wiedzę, ale także wprowadzać dzieci i młodzież w świat wartości, uczyć patriotycznych postaw oraz pomagać w kształtowaniu prawych charakterów. Godne polecenia są organizacje harcerskie oraz ich metoda wychowawcza. Patron polskich harcerzy, błogosławiony ksiądz Wincenty Frelichowski, męczennik Dachau, w swoim pamiętniku zapisał słowa,
które nadal wytyczają właściwy kierunek pracy z młodzieżą. A pisał tak: ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele byliby harcerzami, byłoby najpotężniejsze ze wszystkich. Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki, pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, jest typem człowieka, jakiego nam teraz potrzeba. Mamy w Polsce ponad 130 tysięcy dzieci i młodzieży w harcerskich mundurach oraz kilkanaście tysięcy instruktorów, którzy potrzebują większego wsparcia. Przy niewielkim nakładzie owoc może być wspaniały. Tego wsparcia potrzebują także inne środowiska i stowarzyszenia, które kształtują młodych ludzi w duchu ewangelicznych i patriotycznych wartości. Bracia i siostry, ołtarz, wokół którego się gromadzimy, uczy nas miłości, wzywa do jedności i wspólnego działania dla dobra naszej ojczyzny. Troska o małżeństwo i rodzinę oraz wychowanie dzieci i młodzieży powinny nas wszystkich łączyć. Polskie elity w tamtym trudnym czasie odradzania się ojczyzny zdały egzamin. Zdali go politycy i dyplomaci, dowódcy i żołnierze. Zdał Kościół i cały naród. Teraz nadszedł czas naszej próby. Tylko wspólne działania mogą przynieść wspaniałe owoce. Tak bardzo nam potrzeba narodowej zgody, abyśmy razem udźwignęli brzemię odpowiedzialności za przyszłość narodu i państwa. Dlatego razem prośmy słowami modlitwy księdza Piotra Skargi. Boże, rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny Królowej naszej błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze była wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości. Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.